Pani było wniosku, pani nie było wniosku formalnego. Proszę wyjść i natychmiast przeprosić wszystkie kobiety w Polsce. Jeździ pan po Polsce i opowiada bzdury o tym, że kobiety piją i przez to rodzi się mniej dzieci. To przez pana rodzi się mniej dzieci. To przez pana rząd rodzi się mniej dzieci. Przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Kobiety w Polsce boją się, że będą musiały urodzić nieodwracalnie uszkodzone płody. Boją się, że umrą w trakcie porodu. A lekarze nie pomagają kobietom, bo boją się ministra Ziobry. I tak to się kręci. Panie prezesie, ja wiem, że pan nie wie. Od 25 lat najwyższa inflacja, największa drożyzna. Czyja to wina? To wina rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pan może nie wie, ale dziecko trzeba nakarmić, dziecko trzeba ubrać i trzeba wysłać do żłobka. A to wszystko kosztuje. Nigdy w życiu nie kosztowało tak dużo, jak za waszych rządów. Przede wszystkim to dziecko też musi mieć dach nad głową, a to mieszkanie trzeba ogrzać, trzeba zapłacić ratę kredytu, a ta wzrosła dwukrotnie. Niech pan ma odwagę wyjść i przeprosić wszystkie kobiety w Polsce. Dziękuję pani poseł, oczywiście żadnego wniosku formalnego nie było. Bardzo